our fourth generation Moto X. The new Moto X is a smartphone that's been crafted to perfection. It's built of glass and metal, and it's an ode to the modern design philosophy. To już nowa Moto X 4. Telefon wykończony szkłem, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Przy czym tutaj jeszcze z tyłu zastosowano takie dodatkową fakturę kolorystyczną, która się mieni zależnie od tego, jak trzymamy telefon. Producent jeszcze podkreśla taką pseudozegarkową otoczkę wokół aparatu fotograficznego. No i tak naprawdę tutaj ten podwójny fotograficzny aparat robi robotę, bo tak, mamy tutaj matrycę 12,8 megapikseli, jedna standardowa, druga szerokokątna. No i oczywiście możemy się przełączać między obrazem szerokim a standardowym. No ale do tego oczywiście to, co płynie z podwójnego aparatu, czyli możliwość zmiany punktu ostrości po zrobieniu zdjęcia, a także na przykład możliwość podkreślenia, wybrania tylko jednego koloru ze zdjęcia i zachowania reszty obrazu czarno-białego. Kompletuje jeszcze technologia Dual Autofocus Pixel Tech, która potrafi wydobyć szczegóły ze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, ze zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej, gdzie mamy dużo cienia, ale jednocześnie dużo mocno doświetlonego tła. Oprócz tego oczywiście telefon jest wodoszczelny, IP68, ma metalową ramkę, 16-megapikselowy aparat z przodu z dedykowaną diodą LED. Dość duża bateria, 3000 mAh, oczywiście z szybkim ładowaniem. In late September to countries in Europe at 399 euros and other markets later this fall. Mamy już ekran. Interfejs w sumie znajomy. Tutaj z nowości między innymi na przykład pojawiła się możliwość odtwarzania przez Bluetooth tego samego dźwięku na kilku urządzeniach. Są oczywiście motogesty, motoasysta, czyli te rzeczy, które już znamy z poprzednich Motorola. No i pod ekranem oczywiście jeszcze czytnik linii papilarnych, który może nam zastępować po przestawieniu tego w menu te klawisze systemowe. Wtedy poruszamy się po jednym klawiszu. Znamy to już z niektórych chińskich telefonów, między innymi ten sposób nawigacji przez dłuższe przytrzymanie, tudzież pociąganie w prawo lub w lewo po czytniku biometrycznym. Telefon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. My tutaj akurat mamy tą, chyba moim zdaniem, najmniej efektowną ciemną. Mamy też jeszcze inną dobrą wiadomość. Moto Z2 Force, czyli ta Z2 z nietłukącym się ekranem, będzie dostępna w Europie. Cena niecałe 800 euro. No ale niestety dobra wiadomość, ale nie do końca, bo nie mamy pewności, że ten telefon trafi do Polski, będzie oferowany również w Polsce. Na razie wiemy enigmatycznie trochę o Europie, no i znamy cenę tylko tą, nazwijmy to, europejską. Jestem Wam winien małą eratę, dwie wersje kolorystyczne, niestety nie trzy. No nie wiem, coś mi się pokręciło, ale uzupełniamy to. Nie znam jeszcze ceny na polski rynek, ale jak możemy tutaj się przekonać, telefon rzeczywiście jest wodoszczelny. Oto ten słynny zestaw Jedi Challenge. Składa się tak naprawdę z trzech elementów. Miecza świetlnego, czujnika oraz gogli pasujących na podobno różne smartfony, ale w domyśle oczywiście, wiadomo, smartfony Motorola. Zabawa ma być przednia, ale ja tak między prawdą zastanawiam się, ile to będzie kosztowało. Tu już trwają sesje Jedi Challenge. Ochotnicy oczywiście mogą sobie wypróbować, jak działają te zabawkowe, może nie zabawkowe, przepraszam, kolekcjonerskie zestawy do zabawy VR. A jak już jesteśmy w temacie Gwiezdnych Wojen, no to mamy nowe jogi, oczywiście w stylu Gwiezdnych Wojen. To już tyle, jeżeli chodzi o konferencję Lenovo i Motorola. Oczywiście specyfikacje telefonów znajdziecie na stronie www.mgsm.pl, a ja Was już żegnam. Cześć!